jury chciałoby wiedzieć wszystko i my jesteśmy też tego ciekawi, więc pytanie, które padło tutaj do każdej z kandydatek, kto to jest kokietka, co to jest kokietka i jakie cechy pani ma, które powiedzmy predyskynują pani do tego, żeby... Jury mogło dokładnie zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś z państwa zauważy, że któraś z pań albo mleko wylała, albo mleko piła innym sposobem niż wymieniliśmy, proszę zwrócić nam natychmiast uwagę, dobrze? Publiczności, tak? Także prosimy nie przechylać, trzymamy miseczki w poziomie i je chlipiemy na, po prostu na hasło start, ale to jeszcze nie było tego jeszcze hasła. Jeszcze nie teraz. Spokojnie, spokojnie. Ja zejdę z boku, znaczy stanę z boku i mam prośbę do pań, które wypiją mleko. Natychmiast podnosimy rękę do góry. Miseczkę. Jury zapisuje, które z pań, pierwsze 6 kobiet. Arek, odsuń się lekko, żeby panie mogły, żeby jury mogła patrzeć na panie. Pierwsze 6 kobiet jest liczone w punktacji. Uwaga! Start! A państwo dopingują! Wylało się z numerowi czwartemu, dopingujemy punkty karne. Mieliśmy klipać. Jest pani z numerem 10 pierwsza, 11 druga. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Numer 3, 3, numer 4, 4, numer 8, 9. Mamy 6 kobiet. Nie, mamy 7, przepraszam, 5. Jest 6 kobieta z numerem 1. Dziękujemy bardzo. W tym momencie zakończyliśmy pierwszą prezentację. Dziękujemy panią bardzo. Proszę odłożyć w takim razie spodeczki. Dziękujemy bardzo. Teraz prosimy panią. Dajmy się żyć. Dajmy się. Dajmy się. Cały świat niech o tym wie. Dziś jest czas, by jeść i pić. Dziś się chce się żyć. Dziękuję bardzo, dziękuję panu. Dziękuję pięknie, dziękuję państwu. Iwona Jedzielska. Malujemy usta w tej chwili, malujemy usta. Śminkę wysunęliśmy. Ja prosiłbym, żeby wszystkie panie już w tej chwili sobie przygotowały narzędzia zbrodni. Malujemy w tej chwili usta panu, tak. Pan nie pomaga, proszę. Ale proszę zobaczyć, jakim pan jest fachowcem, jak ładnie te usta zatarł, tak? Żeby się równo rozłożyło. Proszę zamknąć oczy, tak, teraz malujemy powieki. No, z powiekami najgorzej poszło, tak. Ślicznie. Lata, proszę państwa, doświadczeń w wypadku kandydatki numer 1. Powieki, ja proponuję zamknąć na pewno te oczy. Ja mam prośbę, aby pan, znaczy kandydat, przepraszam, wybraniec z kandydatki numer 1 przeszedł się wokół publiczności, pokazał wyniki pracy pani Janiny. Zwłaszcza przed jury. I prosimy o powrót z powrotem na scenę. Jury, tak jest. Prosimy kandydatkę z numerem 2 ze swoim partnerem. Ale pani była słyszana. Może być mruczenie, miauczenie, wszystko to, co jest związane z koczakiem. Tylko ciężko jest do diabełka mruczeć. No można się pocierać na przykład, tak podpowiem, o diabełka. No to już nie trzeba mikrofonu. Mój misiaczku. Ale mówiliśmy, że nie używamy słów. Aha, no to teraz jakby... Możemy mruczeć, możemy się pocierać, spróbujmy. Aha. No to się pocieramy, to się pocieramy. To może tak, może tak, może tu jeszcze. O jaki łasy ten diabełek. Wystarczy? No ja nie wiem, no to już zależy od pani, że pani uważa, że to wystarczy. Czy wystarczy, diabełku? No i co dalej, bo tak gdyby dobrze się zapowiadało, co dalej? Koniec już? Starczyło. Dobrze, prosimy kandydatkę z numerem 4. Zobaczymy, jak sobie poradzi pani Beata z problemem. Ze mną było łatwo, zobaczymy, jak będzie z diabełkiem. On już oszalał, ten diabełek. Nie dziwię mu się. Ale jak nam na tej scenie jeszcze zależy. Czy to już, czy jeszcze? Proszę spojrzeć na reakcję diabełka, no. Znaczy ja nawet diabełek już nie może powiedzieć, ja za niego powiem dość. Dziękujemy bardzo kandydatce z numerem 4. Prosimy kandydatkę z numerem 2. Rem to nazwał inaczej, to się nazywa, znaczy odwrotnie. Dzieci zatykają uszy. Proszę bardzo, wszystkie, już!
To się nazywa grą wstępną, proszę Państwa. A nie kokieterią. Diabełek, diabełek, moment, moment. To panie miały, a nie diabełek. No ale nie, nie już, będąc kokietowanym już przez piątą uczestniczkę, to też można już powoli ulec. Także to faktycznie trzeba było nam co chwilę diabełka wymieniać. Czy pani już? Już, tak? Już po... 3, 2, 3, 5, 1. To jest znamienite, jak kobieta, proszę Państwa, nisko ocenia wszystkie te konkurencje. Nie wiem, czy panie, czy wszyscy to zauważyli. To znaczy, tak naprawdę, to powiedzmy sobie szczerze, to jury jedyny fachowiec. Chyba tak. No ale weź pod uwagę, że panowie oceniają pewnego rodzaju skutek, prawda? Tak jest. Pani z numerem 3. Hakczą, tak? Leszek Niedzielski 3 sezony grał w NBA na Burzonie w przerwie meczu. Obok stoi Jan Kaczmarek. Tak. On się musi kłaniać, bo jak się nie kłania, to ludzie go mikrofonem tylą. Ukłoń się, Jasiu. O. Najlepiej kiedyś Jasia zapowiedział w Opolu Zenon Laskowi, powiedział, proszę Państwa, to jest Jan Kaczmarek. Proszę nie regulować telewizorów, on naprawdę tak wygląda. Tak. Ale Jasia się nie obraża, bo jak każdy wybitny człowiek ma fantastyczne poczucie humoru. Dopiero potem zrobi z nami, co trzeba. Proszę Państwa, za nami nie widać go, ale gra Włodzimierz Laskota. Brawa. No i to by było na tyle. I oczywiście między nami Stanisław Szelc. Dzień dobry. To jest Staszek. Daj mi, o Panie. Daj mi, o Panie. Poczucie humoru, poczucie humoru. Ześlij na mnie, ześlij na mnie. Akustyka może, co? Łaskę, łaskę. Rozumienia żartu, rozumienia żartu. Abym mógł, abym mógł. O, panie mówią, abym mogła, dobrze? To jest taka forma żeńska, przyjęta przez niektóre kobiety. W nabornikach. Ale w Trzebnicy też się utrzymuje. To może jeszcze raz. Abym mógł, abym mogła. O, są panie. Posiąść. Posiąść. Trochę szczęścia w życiu. Trochę szczęścia w życiu. I podać je. I podać je. Bliźnim swoim. Bliźnim swoim. Tomasz Morus. Co ty zwariowałeś? Nie, to tekst napisał Tomasz Morus i ten tekst kazał wymyślić na drzwiach katedry w Chester. O. Takie było przedmieście, Chister, takie litry czyste. Litry czyste? To mało. Ale. Dobranoc. Dobranoc. Nie dobranoc. Bo dziś Polak swej wolnej ojczyźnie cię zupełnie nikogo nie boi. Oczywiście. Warto było czekać na te piękne czasy i na własne oczy cuda te zobaczyć, aż z uciechy westchną zachwycony świat. Warto było czekać na te piękne czasy i na własne oczy ja jadę zobaczyć, aż z uciechy westchnął zachwycony świat. Gdy dzieci tu przy poczcie wznoszą okrzyk, niech tam żyje. Tam od tyłu już ku mocy wnoszą świnie z wrednym ryjem. Nie. Już mu cichcem podłożyli. On tam jeszcze gada, pieprz, jeszcze się na dowcip sili. A tam za nim tęgi wieprzyk. Proszę bardzo. Wreszcie, jak się gość pośliźnie. Jak się splącą mu od nóża. Jak się przez te świnie gwiźnie. A na sali radość duża. Tak, tak. Możesz zacny być i święty, mieć zasługi niesłychane. Gdy ci prawią komplementy, usuń bracie się pod ścianę. Bo już coś w półmroku chrząka. Już coś cichcem ryć zaczyna. Już tam widać cień ogonka, uwaga. Skręconego jak sprężyna. Tak. Nie bądź asem i chojrakiem, kieruj się rozsądną linią. Lepiej jest być przeciętniakiem, a najlepiej być tą świnią. Ukłoń się. W 1947 roku był za AK. No to chyba za Afrika Korps, bo jak pamiętam, to pan w
47 tępił akowców. Co pan durnoty opowiada? Kto wie, czy ten mały z łopu nie jest? Jest, jest. To niesie na mnie i będę miał kłopoty. Nie! Ja był za AK. Wie pan, że ja wtedy siadł w 47. Pan kapitan przestanie tak biegać. W 47 siadł i napisał taki wiersz. Uważaj pan. Napraszam. U armio krajowa jaka tymorowa. Tak? Wszak wy nasze polskie dzieci. Czemu gnębią was Sowieci? Patrz pan, ja Sowieci z małej litery napisałem. No, to pan był bardzo odważny. Ja był herojem. Sowieci. I pan to wtedy napisał? Tak, wtedy ja napisał, a teraz sobie chwała Bogu przypomniał. No tak, teraz to teraz różni... Teraz tych herojów pełno jest. Różni tak. Ludzie różne rzeczy sobie przypominają. Nawet nie tak dawno, gdzieś 2-3 lata temu, były premier przypomniał sobie. O, on się podobnie czesze jak pan. Tak? Nie, nie, on się bardziej ode mnie czesze. Do góry się czesze, góry, tak, tak, tak. To ten były premier on się Irchą czesze, tak? Przypomniał sobie, że zawsze w dzieciństwie chciał być ministrantem, ale strasznie mu w tym przeszkadzał pierwszy sekretarz KW w Białej Podlaskiej. A, ten sekretarz się przypadkowo u Leksy nazywał. No, to jakaś taka zbieżność nazwisk. Pełno tych ministrantów. A wie pan, że w Warszawie to jest taki wariat kompletny. Jak pan? Nie, on się tak czeszy jak ja cały. To wariat jak pan. No, nie, tak on tak. Wariat, ale... Tak, cieszy się wariat. On tak. Się nazywa Sukorski Włodzimierz. A, to wariat. To straszny wariat. On sobie przypomniał, wie pan, kogo seksualnie nadużywał w dywizji kościuszkowskiej. No, no. Kogo? Wszystkich, nawet Kaciusze. O! Tylko Jaruzelski uciekł na zwiat i mu się udało, rozumiem. Oj, to biedaczek. Który? No i Jaruzelski i Sokorski. Wiem, tak. To pan chce powiedzieć, że pan też był w pierwszej dywizji kościuszkowskiej? To pan zwariował? To pan żeś powiedział. Nie wolno tu się przyznawać do kościuszkowskiej, ona niesłuszna była, nie. Ja był kochany pod Monte Cassino. Tak, pod Monte Cassino jakaś, nikt tam pana nie widział. Niech mnie nie widział, bo ja dla niepoznaki był przebrany w panterki. Tak. Żeby się zlewać z otoczeniem. Aha. Ale ja tu nawet mam zapisaną swoją rozmowę z generałem Władkiem Andersem. To pan osobiście rozmawiał z generałem Andersem? Tak, jak z panem. Nawiasem mówiąc, Władek też się tak czesał jak ja. Też do góry, tak. I proszę pana, o tu mam zapisane, bo Władek do mnie mówi, Stachu, bo mnie Stachu jest, wiesz, nie podglądaj pan. No. Na imię Stachu. Tak, Stachu, ty widzisz te gruzy na szczycie? A ja mówię, a które, bo my tu gruzów od cholery narobili. A on mówi, a tamte, ja mówię, no widzę. On mówi, a ty wiesz, że tam wróg się twój kryje jak szczur. To ja się wkurzył, mówię do chłopaków, musicie, i tu widzi pan zapisane mam. I poszli szaleni, zażarci. Ja miał taki wpływ dla drugi korpus. No niesamowite. Mnie się Hitler osobiście bał. To są niesamowite wspomnienia. No. I tak wolno dyszyć trzeba wiele. Everybody know. I tak wolno dyszyć trzeba wiele. I tak wolno dyszyć trzeba wiele. Proszę państwa, przynieśliśmy z sobą takie stare dokumenty historyczne i mam między innymi taki dokument, to jest list Michała Wołodyjowskiego do hetmana. Pan hetman wielki koronny Jan Sobieski we Jaworowie, terytorium imienia Ribbentropowa i Mołotowa. Szanowny panie hetmanie, zgodnie z pańskim rozkazaniem ogłosiłem we Chrebciowskiej stanicy ogólną reprywatyzację i zezwoliłem na zakładanie spółek oraz jointów venturesów i innych interesów, w rezultacie czego powstały następujące jednostki gospodarki nieuspołecznionej. A. Azja Tuchajbajowicz Company wraz ze swoimi kompany. Usługi. Gwałci, pali, rabuje, sine ryby na piersiach pokazuje. Fujar strojenie za pomocą kamertonu, śrubokrętu i cementu. Właściciel pan Nienaszyniec, z pochodzenia Litwiniec. G. Grzebalnictwo trupów na poczekaniu po bitwach, egzekucjach, weselach i zabawach tanecznych. Przy większych rzeziach 20% rabatu i coś w łapę katu. H. Horpyna do wynajęcia. Tarka, pomój niepuszczny lody. Gryśka, gryśka, hale, hale, jest to pitka, chyba hale, a bez hale tańczy mi się ślep. Hale, hale, gryśka, gryśka, chciałbym cię zobaczyć z bliska, lecz na hale nie da się. Nie da się. Bez hale nie da się. Pyta jakże banalna i gryśka o tym dokładnie wie. O, o.
Tym razem nie będziecie pani szukały manekinów. Manekinów dwóch macie na scenie do wyboru. I jak poprzednio, nie wolno wam kokietowałyście, czyli nie wiem, zachowywałyście się jak kobiety, wamp, kokietka, nie używając słów, tak teraz tylko i wyłącznie słowa wchodzą w rachubę. I nic poza tym. Do minuty wyznanie, nie wiem, miłosne, zachowanie kokietki, nie wiem, będziecie nas krzyczały, płakały. Stoi dwóch facetów. Macie się wobec nas zachować jak kobiety, kokietki, wampy. I trzeba poruszyć nasze serca. Ja powiem krótko. Wyznanie kociej miłości i będzie wszystko jasne. To znaczy... takiego człowieka tylko kochasz. Jesteś najpiękniejszy, jesteś moim marzeniem. Jedynym marzeniem, śniłeś mi się po nocy. I nareszcie jesteś cię widzę. Tylko cię jeść, całować, szeptać najczulsze słowa. Jesteś najczulniejszy, jesteś naj. Wszyscy mężczyźni przy tobie to beka. Ty jesteś ten jedyny, wymarzony, wysiniony. Bądź mój, tylko mój. Sam tego chciałem. I co ty na to, Arku? Znaczy, co ja na to już jest moja sprawa, natomiast ważne, co na to jury. Prosimy panią, znaczy kandydatkę z numerem 4 do mikrofonu. Ale wolę, żeby pani rozmawiała z Arkiem, aniżeli ze mną, bo ja, pani ma jakąś dziwną słabość. Ale wybór należy do mnie. Czy mogę pokazać panie imię? Mirosław. Miło mi. Pan wie, że mam na imię Beata. To już poznałem to imię. Chciałam panu wyznać swoją miłość. Zobaczyłam pana i zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Niestety, przyznam się publicznie, do końca życia pana nie zapomnę. Nie wiem, może obrączkę ma pan w kieszeni, ale moje serce należy do pana. Musi pan o tym wiedzieć, proszę o tym pamiętać. Ale jeżeli jest obrączka w kieszeni, nic, zostanę starą panną. Kochać będę pana całe życie. Nie wiem, co mi się panu podoba, może oczy, może usta. Nie wiem, okulary, rzecz nabyta, zawsze mogą się poczuć, ale z człowiekiem zostaje się na całe życie. I proszę o tym pamiętać, że zawsze będę pana kochała. Dziękuję tak, woli ścisłości obrączkę trzyma w stopku w samochodzie. Dziękuję bardzo. Może ty powiesz następną panią, ja nie będę prosił. Znaczy, prosimy, oczywiście prosimy, ale wybór należy... No ja wiem, że jest tu dużo panienek. Że jest z czego wybierać, ale ja mam określony gust. Wysoki, konkretny brunet. Z ładnym uzębieniem. Co jest u mężczyzny bardzo ważne. Poza tym nogi są też ważne. Budowa. Może być zarost. Oczy też mogą być. To jest to, co we pan, nie, mnie panu pociąga. Dziękuję. Ale pani Marto, mieliśmy oceniać, miała pani, tak powiem, wyznać miłość, a pani oceniła Arka. No co, jego walory. Parę godzin temu się goliłem. No, proszę państwa, wszystkie trzy kandydatki przedstawiły swoje wyznania. Wrzut na środeczek. Brawa ogromne dla pani Jolanty! Kocia 96! Prosimy Wójta Gminy Wiśnie Mała, fundatora pierwszej nagrody roweru górskiego, wręczenie! A teraz dekoracja! Trzeci, cieszą się najbardziej, zdaje się pani Jolanto, tak? Duże brawa! Ogromne brawa! Po kilkuset latach Trzebnica doczekała się królowej. Tak, dekoracja jest to zawsze moment dosyć interesujący, ale jednak trzeba uważać, bo to są szpilki, tu trzeba pozapinać. Ale tu jest nim bardzo doniosły. Ale... Oczywiście, że tak. Spinka w kształcie kociaka. Tylko taka mogła być przy tej szarpie. Drugie miejsce pani... Tak, moment. Miasta Gminy Wiśnia, znaczy Urzędu Gminy Wiśnia Mała.
A wręczenie nagrody. A jeszcze wręczamy nagrody. Bo jeżeli nie, to od razu sami wręczamy. Wręczamy sami przeciwdziałanie. Przygotuje się burmistrz miasta i gminy Trzebnicy. O wręczenie drugiej nagrody. Jestem! Jestem! Prosimy bardzo. Ale najpierw musimy wręczyć w takim razie rower pierwszemu miejscu. Prosimy panią Jolantę. Pani Jolanto. To jest rower dla pani. Ma pani czemu zjechać z tej góry? A szkoda, jak chciałem, że pani wykonała rundę honorową. Ale trzeba kierownicę wyprzygać, do tego trzeba mężczyzny. Dobrze, zdjęcia, proszę bardzo. Ale może inaczej, pani Roman. Zdjęcia będą wszystkie pani wszystkie trzy. Pani Beata! Z numerem Marty. Prosimy burmistrza miasta gminy Trzebnica o wręczenie nagrody. Wieża z kompaktem, stereo. Czy jest? Panie burmistrzu. Nie ma burmistrza. Zrobimy sami. Zastąpimy. Pani Beato, prosimy na środek. Dla pani stereo, znaczy mini wieża stereo. Ogromne brawa. Proszę. To jest kawałek. Proszę postawić na ziemi, panie Romanie. To jest kawałek nagrody. I trzecie miejsce, pani z numerem 8, pani Marta, która otrzymuje mikser, wieloczynnościowy mikser. Nagroda zakładów chemicznych Rokita w Brzegu Dolnym. Ogromne brawa. I w ten sposób państwo mieli okazję poznać kobiety, które zostały kociakami tego roku, a przede wszystkim jedynego kociaka roku 96. Uwaga, teraz zdjęcia. Marku, odejdź, bo ty nie jesteś kociakiem. Prosimy panią do nas tutaj. A panie będą uwiecznione przez pana Romana. I wszyscy ci panowie, którzy chcieliby zrobić w tej chwili zdjęcia, proszę bardzo. To jest jedyna okazja. Z kociakami oczywiście. Pan Roman sobie napsyka tych zdjęć. Jest już, jeszcze jedno, proszę bardzo. Dziękujemy wszystkim za udział i wspólną zabawę paniom, przede wszystkim za to, że chciały się z nami razem bawić i jury za ciężką pracę. I proszę państwa, tak jak obiecałem... Panowie, znaczy państwo, kochani, gdybyście się zorientowali w tym momencie, że dziecka nie ma. My ją adoptujemy. O, nawet ktoś jest w stanie zaadoptować. Na razie ja się będę opiekował. No proszę bardzo, jaka niegrzeczna dama, ciocia, niegrzeczna ciocia, dziecko zapłakane, boi się. Widzicie, tak jest z czarownicami, od razu miały chętkę już na Jasia i Małgosię. A to jeszcze nie ta pora, nie pora posiłku. Także jeszcze odrobinę poczekamy. Jeżeli są naprawdę już wszystkie czarownice, nie wiem, czy któraś przybędzie. Mamy, teraz... mamy w tej chwili 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 czarownic. To jest też bardzo specyficzna cyfra i myślę, że w tym momencie zakończymy rekrutację. 13 czarownic. Powolutku czarownice schodzą. Proszę, proszę dzieci, aby nie przeszkadzały w zejściu czarownic. Mam taką ogromną prośbę o zachowanie spokoju. I uzyskaliśmy pierwszy czas. 34, minuta 34. Jeżeli mamy czas, będzie startowała następna czarownica. Ja już podchodzę powoli. Możemy! A my już przygotowujemy się do startu z następną czarownicą. Jak dobrze widzę, czarownica chyba rodem z Holandii, chodaki w każdym razie na to wskazują. Jeżeli już gotowa, ale za to turbo doładowanie włączone i ruszamy! Turbo doładowanie, na razie zobaczymy, co poda na siatkę. Ponieważ w tej chwili... Dokładnie, dokładnie, no cóż. Będzie... Mamy trzecią czarownicę! Jeżeli już dobiegła nasza holenderska czarownica, szykujemy się z następną. Mamy czarownicę na miejscu, więc możecie startować. Brum, 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 brum.
Czyli tak, to że trzycylindrowy zestaw czarownic już doleciał. Okay, no teraz powinniśmy to do startu z następną ekipą. Zaraz zobaczymy po znowu jak się... Tak. Halina. I teraz rusza już odpalany. Proszę się rozstąpić, ponieważ czarownice mają sprzęt ogniowy. Proszę się rozstąpić. Uwaga, uwaga, ale mam jeszcze jeden komunikat, ponieważ na start dotarła dodatkowa czarownica. Mamy jeszcze jedną czarownicę. Marku, czy jest jeszcze jedna czarownica? Tak, mamy jeszcze jedną, która dotarła. Proszę w takim razie publiczność o rozstąpienie się zrobienia korytarza dla ostatniej czarownicy, która w tej chwili dotarła na... Ja w ogóle myślę, że tym razem będzie poza konkurencją bez mierzenia czasu. Ona wjedzie do was na górę. Pełna konkurencja, natomiast tym razem czasu nie mierzymy. Czarownica się zbliża do was na górę, także proszę patrzeć z waszej lewej strony będziecie mieli. Ale to już za chwilę zobaczycie. Ja już widzę, proszę państwa. Jest to czarownica na pięknym koniu. Janta z ogromną prośbą, czarownica poprosiła swoją piękną jest klacz, ogier. Klacz, klacz gdzieś na bok, gdzie nie ma zbyt dużo ludzi, aby się nie delegowała. Proszę zrobić miejsce dla czarownicy na koniu, aby odstawiła swój pojazd. Niedaleko, pod kocią górą, tak? Proszę mi powiedzieć w takim razie, z czego składają się wasze... Ale do mikrofonu proszę, proszę mówić. Choinka z lasu. Tak. Ja się Małgosia z Grusią od drodze są. Jak znam się na bajkach, to było dzień dobry. Witamy serdecznie czarownice i nam zadają czarownice, skąd pochodzą i na czym przyleciały. Z Kurhanów pod kocią górą. Czego czarownice używały do lotów? Bo to są mnóstwo. Łódźkę. To się nazywa łódźka, tak? Łódźkę używały czarownice. Bardzo jestem wdzięczny w takim razie za przylot. Głośniej trzeba! Witam! Czarownica mówi witam wszystkich. Będziemy podpowiadali. Niech nam czarownica powie, ile czarownica ma lat. Oj, tajemnica, tajemnica. No i jak zapytamy kogokolwiek o cokolwiek, każdy mówi, że to jest tajemnicą niezwykłą. No ale to zobaczymy w takim razie, po to jest turniej, żeby te tajemnice dzisiaj rozwikły. Niezawodny, lekki, zawsze na miejscu. A poza tym podczas... Moment. Czarownica stwierdziła, że przyleciała na skrzydełkach always. Niezawodnych w każdej chwili, tak nam powiedziała. Przepływa powietrze przez otworki i wytwarzają się specjalne ustne dźwięki. Nie zderzam się z nietoperzami. Są specjalne dziurki, które powodują wytwarzanie ultradźwięków, kiedy ona przelatuje przed nami. Ta drużyna ma jedną wielką obawę, że im może paliwa nie wystarczyć na cały turniej. Ponieważ dopalacze to są jednak bardzo żyrące, a przy okazji niestety nie ekologiczne pojazdy, no ale cóż, widzę trochę konstrukcji PCV. No i poza tym jakieś takie inne elementy. No cóż, drużyna kochana czarowna, skąd jesteście? My tutejsi. No to ja w życiu nie przypuszczałem, że Trzebnica ma swoje własne czarownice, a mówili takie ładne, gładkie miasta. A jednak. Gładkie. My już to tydzień czekamy, już nas tu zameldowali. A czy to przypadkiem was też nie odkopali razem z tym Homo erectusem, czy jak mu tam było? Nie, to najpierw jego później nas. Aha, to widocznie te wiadomości do nas nie dotarły, bo o nim już słyszeliśmy, o was jeszcze nie. Czy któraś czarownic może nam zaprezentować swój pojazd i powiedzieć, czemu się składa?
I dzięki czemu, może nie, bo jest to drewniana konstrukcja. I dzięki czemu on się porusza, taka po prostu zimna prezentacja. Dzięki odrzutowi, to jest turbo odrzut. Nie będziemy teraz palić, bo już żeśmy palili, ale teraz się możemy zademonstrować. Wolałbym, żeby... Sofie dla pań czarownice bez dwóch zdań. Przyszła pora na wybory, do zwycięstwa każdy spory, lecz zwycięży nasz pan dym. I zaśpiewa refren ten. Hej, my jesteśmy czarownice, odwiedzamy dziś Czernice.